O tej zbrodni w Zelowie przez całe dekady prawie się nie mówiło. Nie za bardzo pamiętali o niej nawet ci, którzy byli jej świadkami i ofiarami, a były nimi głównie dzieci, bo wszystko wydarzyło się podczas lekcji w budynku szkoły podstawowej. Jeśli podobnie jak ja macie słabość do nieco starszych historii kryminalnych, to ten odcinek powinien Was szczególnie zainteresować, bo jest to historia z lat 50. A gdybyście chcieli dowiedzieć się jeszcze więcej o zbrodniach w Polsce Ludowej, to już teraz mogę Wam polecić książkę PRL z zakrad Głośne Sprawy Sądowe z lat 1945-1989 Heleny Kowalik, która ukazała się w formie audiobooka i jest dostępna w aplikacji BookBeat, która jest sponsorem tego odcinka. A zatem zapraszam na Zbrodnie Prowincjonalne. Zanim opowiem wam o tragedii w szkole w Zelowie, chciałam powiedzieć wam jeszcze kilka słów o Bookbeat, czyli o aplikacji do słuchania audiobooków i czytania e-booków. Bo to właśnie we współpracy z Bookbeat nagrywam ten odcinek i mam dla was specjalną ofertę, dzięki której będziecie mogli wysłuchać za darmo między innymi właśnie książki PRL z Zakrat Heleny Kowali. Ta książka to prawdziwa kopalnia kryminalnych historii z tamtych czasów, oddająca ich dziwny klimat, w którym zbrodnia i kara niejednokrotnie wynikały z uwarunkowań politycznych. Autorka przeprowadza nas przez wszystkie dekady PRL-u, zaczynając od okresu stalinowskiego, który obfitował przede wszystkim w procesy polityczne i w różne absurdalne zarzuty. I jednym z takich przypadków, który mnie najbardziej poruszył, było skazanie na 6 lat więzienia licealistów z Częstochowy. Za to, że żartowali z aktualnego ustroju. Przez te żarty oskarżono ich o spisek przeciwko podwalinom państwa komunistycznego. Ale są też historie perelowskich morderców, również takich mniej znanych, jak np. Tadeusz Węcel, który swoją zbrodnię określił jako wyrwanie chwasta i który w zakładach poprawczych i więzieniach właściwie się wychował, a jako dorosły człowiek robił wszystko, żeby wracać za kraty, bo tak naprawdę nie był w stanie funkcjonować na wolności. Jeśli chcielibyście poznać więcej historii kryminalnych i różnych innych, a przy tym wypróbować BookBeat, to z kodem prowincjonalne możecie teraz wyjątkowo nie przez 30 dni, a aż przez 45 dni słuchać audiobooków i czytać e-booki za darmo w abonamencie BookBeat Basic. Ten abonament zapewnia 30 godzin słuchania i czytania w aplikacji BookBeat, którą możecie ściągnąć na swój telefon lub tablet. Oferta obowiązuje dla nowych użytkowników do końca lutego. I tylko dodam, że po upływie tego terminu, abonament BookBeat Basic znów będzie obowiązywał przez 30 dni, a nie przez 45. Ale zanim przełączycie się na BookBeat, wysłuchajcie mrożącej krew w żyłach historii z Zelowa, bo akurat o tej zbrodni w książce Heleny Kowalik nie przeczytacie. Jest to sprawa z 1957 roku, który niedawno omawiałam przy okazji sprawy Sfabianowa, czyli Polska po tzw. polskim październiku 1956 roku, czas odwilży składania przez władze samokrytyki. Po okresie błędów i wypaczeń, poluzowanie trochę kontroli nad sztuką, literaturą, filmem, początek ery Gomułki, która jak wiadomo też wesoła i kolorowa nie była, i Polska w 1957 roku wciąż pozostawała dość ponurym miejscem do życia. Ten rok był szczególnie istotny w historii Zelowa, czyli miasteczka, o którym dziś wam opowiem, bo właśnie w 1957 roku Zelów otrzymał prawa miejskie. Choć niestety wielu zelowian pamięta ten rok z zupełnie innego powodu. Zelów to miasteczko w województwie łódzkim, które obecnie liczy sobie około 7,5 tysiąca mieszkańców i dziś wygląda zupełnie inaczej niż w czasach o których dziś będziemy mówić. Jeszcze przed wojną, ale też później w czasach PRL-u w Zelowie rozwijał się przemysł włókienniczy, co nie dziwi w pobliżu są Łódź, Pabianice, rejony polskie znane właśnie z włókiennictwa. W latach 50. w Zelowie działały już duże zakłady przemysłu bawełnianego Fanar, które dawały zatrudnienie dużej części mieszkańców, i fabryka poniekąd wyznaczała rytm dnia w mieście. Przed wojną Zelów znany był z dużej różnorodności religijnej, bo choć miasto było niewielkie, funkcjonowało tu kilka świątyń należących do różnych wyznań, ale też z różnorodności etnicznej, i to nie tylko chodzi o spory odsetek ludności żydowskiej, jak się można domyślić, choć. Faktycznie był spory, bo w latach dwudziestych dorosłych Żydów było tu prawie 3,5 tysiąca, ale to akurat w tamtym czasie nie było niczym niespotykanym w Polsce. Zdecydowanie ciekawsze jest to, że przed wojną większość mieszkańców Zelowa była pochodzenia czeskiego, choć z Zelowa do granicy czeskiej jest dość daleko. Do dziś w mieście żyją liczni potomkowie Czechów, którzy osiedlali się tu od XIX wieku, kiedy to. Majątek Zelów kupili bracia czescy, członkowie takiego ruchu społeczno-religijnego, który rozwinął się w Czechach jeszcze przed Reformacją, później uległ pewnym wpływom protestanckim, ale jako że bracia czescy byli prześladowani w swoim kraju, no to szukali sobie innych miejsc do życia i tak część z nich trafiła właśnie do Zelowa. I żyła tu sobie we względnej harmonii z pozostałymi nacjami aż do II wojny światowej, a nawet bardziej okresu powojennego. Polska ludowa nie lubiła żadnych przejawów różnorodności, tak więc i zelowskim Czechom utrudniano życie na tyle, by wielu z nich zdecydowało się na opuszczenie Zelowa, albo nawet nie tyle zdecydowało się, co nie miało wielkiego wyboru, tak żeby doprowadzić do stanu, w którym większość populacji będą stanowili Polacy. Tak też się stało, i dziś ta różnorodność etniczna i religijna Zelowa to już tylko wspomnienie. Gdyby zainteresował Was Zelów, to historię tego miasta, głównie tę dwudziestowieczną, od dawna już dokumentuje i spisuje w różnych swoich publikacjach Sławoj Kopka. Zelowianin, dziennikarz i regionalista zajmujący się popularyzacją wiedzy o swojej małej ojczyźnie i to również dzięki temu autorowi zbrodnia w szkole podstawowej w Zelowie nie odeszła w zapomnienie. Tamtego dnia, 4 listopada 1957 roku, Pogoda była po listopadowemu przygnębiająca, szaro, zimno, deszczowo. Uczniowie zalowskiej szkoły maszerowali jednak na lekcje dość chętnie. Tak się złożyło, że w okolicy zapanowała niedawna epidemia grypy i szkoła musiała zostać zamknięta na dwa tygodnie. Wznowienie lekcji stanowiło więc pewną odmianę. W przedwojennym budynku szkoły przy ulicy Kilińskiego mieściła się teraz podstawówka i liceum. Łącznie uczęszczało do niej około 60 uczniów, lekcje odbywały się w systemie zmianowym, rano uczyli się starsi uczniowie, a południe do szkoły maszerowały młodsze dzieci, to były czasy granatowych szkolnych fartuszków, białych kołnierzyków i długich warkoczy u dziewczynek. Dzieci uczyły się na pamięć wierszyków o Wiecznie Żywym Leninie, chodziły na pochody pierwszomajowe z wielkim portretem Bieruta, obowiązkowo uczyły się języka rosyjskiego i miały w przyszłości stać się pożytecznymi członkami socjalistycznego społeczeństwa. Nie uczono ich natomiast takich dat jak 17 września 1939 roku czy takich nazw miejscowości jak Katyń. Szkoła w Zelowie nie różniła się pod tym względem od innych placówek w PRL-u. Panujące w niej standardy znacznie odbiegały od dzisiejszych. Przede wszystkim jeśli chodzi o stosunki między uczniami, nauczycielami i rodzicami. Na porządku dziennym były kary cielesne. Większości rodziców nigdy nie przyszłoby do głowy, żeby przyjść do szkoły i zaprotestować przeciwko temu, że jego dziecko zostało uderzone za karę. Dyrektor szkoły zazwyczaj był z nadania politycznego, a nauczyciele, nawet jeśli nie należeli do partii lub nie byli wielkimi entuzjastami ustroju. To nie mogli otwarcie czy nawet pośrednio krytykować władzy. Donosicieli w PRL-u nie brakowało, a szkoła była idealną bazą wypadową do inwigilacji całej lokalnej społeczności. Dzieci i rodzice siedzieli więc zwykle cicho i nie reagowali, kiedy któryś z nauczycieli zaniedbywał swoje obowiązki czy nadużywał swojej władzy, no bo i co mogli zrobić? Panowało dość uzasadnione przekonanie, że poskarżenie się gdzieś wyżej i tak nie przyniesie żadnych rezultatów, bo w ramach tego układu i tak wszyscy się wzajemnie chronią. Można było więc tylko narobić sobie problemów. Szkoła była więc miejscem nieprzyjaznym, a nawet nieco niebezpiecznym. Jednak chyba żadna szkoła w prl nie była tak niebezpieczna i nieprzyjazna jak ta w Zelowie 4 listopada 1957 roku. Nie było jeszcze ósmej rano. Część dzieciaków siedziała w ławkach, inne biegały po korytarzach, rozmawiały, załatwiały swoje bardzo ważne nastoletnie sprawy. Niektórzy dopiero docierali do szkoły i pospiesznie kierowali się do swoich klas. Panował zwykły w takich momentach rozgardiarz. Na parterze czternastoletni Romek wychodził właśnie z toalety dla chłopców i wracał do sali, w której miał mieć pierwszą lekcję. Romek był dobrym uczniem, grzecznym, niesprawiającym kłopotów, typem mola książkowego, szedł sobie zupełnie zwyczajnie korytarzem i zatrzymał się na chwilę przy gablotce, w której była jakaś wystawa. Dziś pewnie nikt już nie pamięta, co takiego interesującego nastolatek mógł zobaczyć w szkolnej gablotce niedaleko klatki schodowej. Wiadomo natomiast, że kiedy ją oglądał, otrzymał dwa mocne ciosy siekierą w głowę. Chłopak był w szoku, kto by nie był. Przed nim stał najbardziej przerażający mężczyzna, jakiego widział w swoim życiu. Był ubrany w piżamę i bosy, na głowie miał skołtunione siwe włosy upodobniające go do stereotypowego wizerunku szalonego naukowca, no, i szalony niewątpliwie był z tym naukowcem, to już gorzej. Śmierdziało od niego alkoholem, miał nieobecny wyraz twarzy, zamglone spojrzenie. Nic nie mówił, jak gdyby znajdował się w jakimś transie. Upiorny mężczyzna z siekierą w ręku zostawił romka i ruszył na górę. Chłopak upadł na ziemię, ale pozostawał przytomny, pomimo że z rany w jego głowie obficie płynęła krew. Udało mu się nawet wstać z pomocą kolegów i powoli, tak jak był w stanie, kierował się do wyjścia. Tymczasem mężczyzna namierzył już kolejną ofiarę. Trzech spóźnionych chłopców z czwartej klasy szło właśnie schodami na drugie piętro do sali, w której mieli mieć pierwszą lekcję, Mirek, Heniek i Zbyszek. Ten ostatni został nieco w tyle przy wieszaku na odzież stojącym na korytarzu i tam dopadł go mężczyzna z siekierą. Uderzył go w głowę, ranny chłopak upadł na podłogę, a pozostałe dzieci będące świadkami ataku rozbiegły się po szkole, Ostrzegając kolegów, że po korytarzach grasuje szaleniec. Nie wszędzie wiadomość dotarła jednak przed mordercą z siekierą. Danusia była już w sali lekcyjnej, czekając na geografię w jednej z sal na pierwszym piętrze, chodziła do klasy siódmej a stała właśnie tyłem do drzwi, kiedy usłyszała krzyk kilku uczniów i zdążyła się tylko odwrócić, żeby zobaczyć, że za jej plecami pojawił się przerażający bosy mężczyzna w piżamie. Z wielkim kołtunem siwych włosów na głowie i nieprzytomnym spojrzeniem, zanim miała szansę jakkolwiek zareagować, została uderzona siekierą w głowę, a chwilę później to samo spotkało jej koleżankę, która właśnie ścierała tablicę. Zszokowana młodzież uciekła na korytarz i próbowała jak najszybciej wydostać się ze szkoły. W budynku narastał krzyk, płacz. Uciekające dzieciaki szybko przekazywały napotkanym kolegom, że po korytarzach grasuje mężczyzna z siekierą, który atakuje uczniów i szkołę szybko ogarnęła panika, a wszystko działo się zbyt szybko. Nikt nie wiedział, gdzie teraz jest mężczyzna i kogo zaatakuje w następnej kolejności, a następna była sala, gdzie lekcje miała mieć klasa 5b. Mężczyzna w piżamie po prostu wszedł bez słowa do klasy i zaatakował siekierą chłopca i dwie dziewczyny. Pozostałe dzieci uciekały drzwiami i oknami. Niektóre próbowały przy tym ostrzegać kolegów z innych klas. Dzięki temu kolejne drzwi mężczyzna z siekierą został już zamknięte. Te dzieciaki, które mogły nie zdążyć uciec, barykadowały się w salach, szczególnie te na drugim piętrze, które nie mogły uciekać przez okno, a drogę odcinał im kręcący się w pobliżu klatki schodowej szaleniec. W pewnym momencie do pokoju nauczycielskiego przybiegła sekretarka, która poprosiła, żeby, jak to ujęła kto mocny, poszedł na górę. Nie wyjaśniając dokładnie co się dzieje, cztery osoby, wśród nich ksiądz prowadzący lekcje religii w szkole, opuściły więc pokój nauczycielski, wyszły na korytarz i nieopodal w drzwiach prowadzących do mieszkania służbowego, znajdującego się na terenie szkoły, natknęli się na mężczyznę z siekierą, który zaatakował najpierw nauczyciela, raniąc go w ramię. A następnie księdza, który po krótkiej szarpaninie z napastnikiem w łazience, miał wreszcie odebrać mu siekierę. Kiedy mężczyzna szedł w stronę głównego wejścia do budynku, nie był już uzbrojony, i wtedy natknęła się na niego sędziwa nauczycielka rosyjskiego, która wyszła ze szkolnej kancelarii. Na jej drodze stanął mężczyzna w zakrwawionej piżamie. Nie miał już wprawdzie w ręku siekiery, ale wciąż był agresywny i przerażający, i zaatakował nauczycielkę. Opis tego ataku jest upiorny jak z filmu o psychopatycznych mordercach. Nauczycielka opisywała, jak mężczyzna specjalnie maczał dłonie w kałużach krwi, po czym policzkował ją tymi zakrwawionymi rękami, także w końcu miała całą twarz we krwi. Prawdę mówiąc, ten obraz chyba najbardziej mnie zmroził, bo mimo że był to stosunkowo najmniej groźny z tych wszystkich ataków, bo mężczyzna już nie miał przy sobie siekiery. Ale było w tym już takie czyste szaleństwo, że maczał ręce w krwi jakiegoś dziecka, które wcześniej zaatakował, żeby pobić inną osobę. Kobieta przewróciła się, a wtedy napastnik zaczął ją kopać, i na to zareagował woźny. Wreszcie ktoś zareagował. Próbował powstrzymać mężczyznę w piżamie. Ten jednak był chyba w jakimś amoku, który dawał mu niemal nadludzkie siły. Rzucił się na woźnego i pobił również jego. Całe szczęście, że nie miał już siekiery. Próbował ją zastąpić wyrwanym woźnemu pękiem kluczy, którym zaczął mężczyznę bić, ale ten na szczęście nie miał aż takiej siły rażenia. A gdzie byli wtedy pozostali nauczyciele? Jedna z nauczycielek wołała przez okno, żeby dzieci będące już na zewnątrz wezwały milicję. Większość nauczycieli cały ten czas spędziła ukryta w pokoju nauczycielskim. Część wyszła, żeby sprawdzić, co się dzieje, ale po spotkaniu szaleńca z siekierą wróciła i zabarykadowała się w pokoju nauczycielskim. Czy ktoś z nich sprawdził, co się działo z dziećmi? Na korytarzu były przecież plamy krwi, więc było jasne, że przynajmniej jedna osoba potrzebuje pomocy. Ale we wspomnieniach dzieci nie pojawia się ani jedna wzmianka o nauczycielce lub nauczycielu próbującym opanować sytuację i bezpiecznie wyprowadzić dzieci na zewnątrz lub ochronić w klasach. No i to chyba w tym całym ataku jest najsmutniejsze. Kiedy mężczyzna skończył z woźnym, opuścił budynek szkoły. Choć był zimny listopadowy dzień, on wciąż miał na sobie tylko piżamę i był boso. Tyle, że teraz jego piżama była cała pokryta krwią. Ruszył przed siebie, ignorując przerażoną młodzież, która zbiła się ciasno w jedną grupę, mając nadzieję, że to ich ochroni. Nikt nie odważył się odezwać. W którymś momencie ze szkoły wybiegł jakimś heroicznym wysiłkiem Romek, czyli prawdopodobnie pierwsza ofiara ataku – na głowie miał ranę, z którą zaczął obmywać sobie lodowatą wodą ze studni, nikt go nie powstrzymał, choć w takiej sytuacji powinien jak najmniej się poruszać i czekać na pomoc, ale kto miał się nim zająć? Ich wychowawcy nadal siedzieli zabyrykadowani w pokoju nauczycielskim, a po chwili Romek stracił przytomność ku przerażeniu zgromadzonych przy nim kolegów. Tyle dobrego, że mężczyzna w piżamie nie zwracał już na nich uwagi, opuścił teren szkoły i szedł teraz środkiem ulicy. I dopiero tam został obezwładniony przez kilku miejscowych mężczyzn. Nie było to wcale takie łatwe, pomimo dużej przewagi liczebnej, chwile im to zajęło, ale ostatecznie udało się go związać i zamknąć w jednym ze szkolnych pomieszczeń i stamtąd już przejęli go milicjanci, których ktoś z okolicy wezwał. Mężczyzna został najpierw przewieziony na komisariat MO, później do szpitala w łasku, gdzie pobrano od niego krew. Kilka godzin po ataku miał we krwi 0,94 promila alkoholu, a więc nie tak dużo, szczególnie jeśli był to ktoś zaprawiony w boju. Jeszcze tego samego wieczora mężczyzna znalazł się w szpitalu psychiatrycznym w warcie. Wszyscy byli już bezpieczni, teraz przyszła pora na udzielenie pomocy ofiarom. Na szczęście nauczyciele trochę oprzytomnieli i zaczęli opatrywać ranne dzieci, tamować krwawienie wspólnie ze szkolną pielęgniarką. Część z nich zabrano do miejscowego ośrodka zdrowia, niektóre lżej ranne poszły do domu, gdzie zajęli się nimi rodzice. Niestety nie wszystkim dało się już pomóc. Romek, którego stan był najcięższy, został odwieziony do szpitala w łasku. Tam poddano go wielogodzinnej operacji, podczas której lekarze próbowali ratować jego życie, ale stan był już zbyt poważny chłopak stracił zbyt wiele krwi, żeby przeżyć. Oprócz niego do okolicznych szpitali trafiło jeszcze 10 osób, z czego 5 odniosło ciężkie obrażenia. To były przede wszystkim osoby zaatakowane na początku, kiedy pewnie mężczyzna miał jeszcze najwięcej siły, a jego ofiary były zbyt zaskoczone, żeby się bronić albo próbować uciekać. Niektóre z tych dzieci spędziły w szpitalach potem jeszcze wiele tygodni, żeby wrócić do zdrowia, a niektóre nigdy do pełnego zdrowia już nie wróciły. To kim był mężczyzna z siekierą nie stanowiło żadnej wielkiej kryminalnej zagadki. Zelowianie doskonale to wiedzieli, był to dyrektor szkoły Tadeusz Byjoch. Jak to możliwe, że zrobił coś takiego, czy nie było wcześniej sygnałów, że mężczyzna jest agresywny, że ma jakieś problemy psychiczne, a jeśli były, to dlaczego nikt nie zareagował, zanim doszło do tragedii? I kim właściwie był pan dyrektor, który zabił siekierą jedną osobę i ranił kilkanaście? Nazywał się Tadeusz Byjoch i przybył do Zelowa z Pabianic w 1951 roku, by objąć stanowisko dyrektora szkoły i nauczyciela geografii. Miał 42 lata, chociaż wyglądał na starszego. Miejscowi nie wiedzieli o nim zbyt wiele, tylko tyle, że wcześniej był przez dwa lata nauczycielem w wiejskiej szkole niedaleko Zelowa, nie wiedzieli zapewne, jak dał się zapamiętać w tej szkole, choć nawet gdyby wiedzieli, trudno powiedzieć, czy mogliby cokolwiek z tym zrobić. Wiadomo, że już wtedy mężczyzna miał problemy z alkoholem. W 1949 roku Byjoch zabrał dzieci na wycieczkę do lasu, gdzie się upił i kazał im nosić drzewo z lasu na łąkę i z powrotem, po czym pobił jednego chłopca polanem. W tej chwili dochodzę do wniosku, że jednak ci nauczyciele, którzy mnie uczyli, nie byli tacy najgorsi. Kiedy wytrzeźwiał, przeprosił i odkupił uczniowi ubranie, więc sprawa nie miała dalszych konsekwencji. A wkrótce za swoje wybitne zasługi został przeniesiony na lepszą posadę w większej szkole, no i tak właśnie został dyrektorem w Zelowie. Był miał żonę, która również była nauczycielką, to była jego druga żona pierwsza zmarła w 1949 roku. Część jego rodziny zginęła podczas wojny w obozach koncentracyjnych, ale w tamtym czasie podobne doświadczenia miała chyba większość rodzin w Polsce. Przeżyła jego siostra, która mieszkała w Pabianicach. I była obrotną kobietą, dobrze sobie radziła, rodzeństwo utrzymywało dość bliski kontakt. Byjoch miał też dwóch synów, z których młodszy Wiesław również uczęszczał do Zelowskiej podstawówki. Można sobie wyobrazić, jak szczególnie trudna musiała być dla niego ta sytuacja. Jego szkolni koledzy i nauczyciele zostali brutalnie zaatakowani przez jego własnego ojca, i to w szkole, w której chłopak nie tylko się uczył, ale też mieszkał. W tamtych czasach dyrektorzy szkół zwykle zajmowali mieszkania znajdujące się w samym budynku szkoły. Pamiętam, że nawet kiedy ja chodziłam do szkoły podstawowej w Warszawie, to na tyłach była taka przybudówka, w której mieszkał razem z rodziną jeden z byłych dyrektorów. Nie wiem, czy nadal się to praktykuje i co się teraz dzieje z takimi lokalami, czy nadal mieszkają w nich pracownicy szkoły, czy już nie. Dawno nie byłam w żadnej szkole podstawowej. W każdym razie wtedy było to na porządku dziennym. Na początku lat 50. dyrektor z rodziną wprowadził się więc do kilkupokojowego mieszkania na pierwszym piętrze w budynku szkoły w Zelowie. Dość szybko zyskał sobie przychylność miejscowej społeczności. Nie ograniczał się jedynie do pracy w szkole, organizował też życie kulturalne całego miasteczka: pokazy kinowe, występy artystyczne, wystawy, ale też potańcówki. W tej szarej rzeczywistości lat 50. w małym miasteczku było to coś naprawdę cennego. Bijoch został więc radnym i zaczął uchodzić za osobę, z którą w zelowie trzeba się liczyć. Z czasem życie osobiste dyrektora stało się jednak przedmiotem plotek. Z ich mieszkania dochodziły często odgłosy awantur, jego żona często wyjeżdżała, nie było jej w zelowie tydzień lub dwa. W czasie trwania roku szkolnego, co nie jest raczej częstą praktyką wśród nauczycieli, mówiło się, że między małżonkami się nie układało, że kobieta prawdopodobnie miała romans, że jeździła do sanatoriów. No, wiadomo, po co się jeździ do sanatorium, nie po to, żeby się leczyć, przecież to wszystko były jednak plotki. Faktem było, że dyrektor nadużywał alkoholu. W tak niewielkiej miejscowości trudno jest to ukryć, a on nawet się specjalnie nie starał, ale przecież Tadeusz nie był odosobniony w swoim nałogu. W PRL -u. wszyscy pili, przynajmniej tak się powszechnie uważa, atmosfera panowała raczej przygnębiająca, perspektywy marne. W Zelowie korzystali na tym właściciele dwóch lokalnych knajp. Gospody ludowej i U Adama, z których mieszkańcy Zelowa wytaczali się, może niewiele szczęśliwsi, ale przynajmniej znieczuleni na niepowodzenia i smutki. I jednym ze stałych bywalców zelowskich lokali był właśnie dyrektor, co biorąc pod uwagę tajemnicze zniknięcia jego małżonki, wszyscy przyjmowali ze zrozumieniem. Widocznie zapijał smutki spowodowane małżeńskimi problemami. A że miał podobno pijać z tym, z kim trzeba, czyli z osobami, które liczyły się w lokalnych władzach. To nikt nie robił mu problemów. Oczywiście to, co dyrektor robi po szkole, po zajęciach, po godzinach pracy, to jego sprawa, no ale nauk dyrektora nie ograniczał się do jego wolnego czasu. Niejednokrotnie widywano go, pijanego również na lekcjach. Uczniowie nieraz się nawet z tego cieszyli, czasem w ogóle nie mieli dzięki temu lekcji, bo ich pozwalał im iść na boisko i grać w piłkę albo opowiadał uczniom bełkotliwie jakieś historie, za którymi nie bardzo nadążali. Czasem, kiedy nauczyciel był pijany i miał dobry humor, żartował, wygłupiał się i wpisywał do dziennika piątki za nic. Bywało jednak też, że upijał się na smutno i wtedy płakał na lekcjach albo ganiał uczniów po klasie i bił. Częściej dziewczynki niż chłopców, i generalnie dziewczynki traktował gorzej, pozwalał sobie podobno wobec nich na niestosowne uwagi. Dziś takie zachowanie zapewne dość szybko zostałoby nagłośnione, i rodzice bez zastanowienia podjęliby bardzo energiczne kroki, żeby temu zapobiec. Wtedy było trochę trudniej, choć podobno też były jakieś próby. Przyjechała komisja na kontrolę. Ale kontrola niczego nie wykazała. Zapewne ostrzeżony zawczasu dyrektor w dniu kontroli był trzeźwy, a jego pracownicy nie odważyli się poskarżyć, przekonani, że to, co powiedzą członkom komisji, lotem błyskawicy dotrze do samego Byjocha. Dalej udawano więc, że wszystko jest w porządku, a było coraz gorzej. W szkole na gminie zdarzały się pobicia dzieci, których nie można nawet nazwać karami cielesnymi. Kiedy dyrektor był pijany, po prostu uderzał w kark lub ciągnął za włosy losowo wybrane dziewczynki, które akurat miał pod ręką. Ktoś z rodziców na zebraniu ośmielił się zwrócić mu uwagę, żeby nie przychodził pijany na lekcje, ale skończyło się to bójką i w ruch poszły krzesła. I znowu nic się nie zmieniło. Jakiś czas później jedna z matek wezwała milicję, gdy dyrektor pobił jej córkę metalowym prętem, ale ostatecznie sprawę załatwiono po cichu i nie wszczęto oficjalnego postępowania. W ramach zadośćuczynienia rodzina dostała jakieś pieniądze i sprawy nie było. Nieraz bywało, że Tadeusz był zbyt pijany, żeby w ogóle przyjść do pracy, chociaż daleko nie miał. Nieraz żona z pomocą szkolnej sekretarki przywiązywała mężczyznę do łóżka, żeby powstrzymać go przed przyjściem na lekcję w takim stanie. Rodzina dyrektora musiała przeżywać prawdziwy koszmar. Żona i syn żyli w ciągłym strachu i pomimo, że każdego dnia za ścianami ich mieszkania przechadzały się dziesiątki dzieci, nauczycieli i rodziców, oni byli z tym swoim dramatem sami. Pracownicy szkoły, może oprócz sekretarki, która była we wszystko wtajemniczona, udawali, że niczego nie widzą. Kiedy Tadeusz wpadał w ciąg i nie dawało się już w żaden sposób zapanować nad jego nałogiem, miejscowy lekarz wystawiał mu zwolnienie, a żona lub sekretarka wzywały jego siostrę z Pabianic, która na jakiś czas zabierała Tadeusza do siebie, żeby tam wytrzeźwiał z dala od spojrzeń swoich pracowników i uczniów. Siostra też skutecznie broniła brata przed trafieniem do szpitala psychiatrycznego, do którego kilkukrotnie był kierowany przez lekarzy. Trudno o większy błąd. To niestety pokazuje też, jak stygmatyzowane były w tamtym czasie takie placówki i ludzie, którzy się w nich znajdują. Przed trafieniem do szpitala psychiatrycznego zapierano się rękami i nogami, tak jak gdyby to było więzienie i najgorsze, co może człowieka spotkać. Taki szpital nie był w ogóle postrzegany jako miejsce, w którym można realnie komuś pomóc. Rodzina Byjocha zdawała się nie brać w ogóle pod uwagę, że w takim szpitalu ktoś by mu pomógł i że to też poprawiłoby ich życie. Może podczas pobytu w zakładzie zapanowałby nad alkoholizmem, a lekami udałoby się ustabilizować jego stan i za jakiś czas mógłby normalnie funkcjonować. Ratując go przed pobytem w szpitalu psychiatrycznym tak naprawdę siostra robiła mu więc krzywdę. Ale też zapewne siostra należała do nielicznych osób, które znały prawdziwą przeszłość Byjocha, i być może też dlatego tak się nad nim litowała. W Zelowie nikt nie wiedział, co się działo z nim przed 1947 rokiem i nikt nie pytał, bo czasy były takie, że o takich sprawach lepiej było wiedzieć jak najmniej. Przeszłość Byjocha była jedną z tych, które w panującym ustroju mogły być bardzo kłopotliwe. I jak się można domyślić, źródeł nieszczęścia należało szukać w czasach ostatniej wojny. Tak też zrobił Sławoj Kopka, który dotarł do informacji o wojennych losach Byjocha Otóż, kiedy wybuchła II wojna światowa, mężczyzna miał około 25 lat i prawdopodobnie był nauczycielem. Jeszcze wiosną 1939 roku został zmobilizowany i później, po wybuchu wojny, brał udział w wojnie obronnej. Został poważnie ranny w akcji pod Inowrocławiem i trafił do niewoli. Niemcy wywieźli go do obozu pracy w zduńskiej woli ale udało mu się stamtąd uciec i po pewnym czasie wrócił do rodzinnego miasta. Po wybuchu wojny musiał się szybko przekwalifikować, żeby mieć z czego żyć i tak został kominiarzem w Pabianicach. Chociaż z akt IPN-u wynika, że buchalterem. Niemal od początku okupacji prężnie działał w tamtejszej konspiracji. W 1941 roku został dowódcą kompanii, a ostatecznie jego organizacja weszła w struktury AK. Był był kurierem, brał udział w akcjach partyzanckich z czasem coraz częściej musiał uciekać, ukrywać się. Jak to się stało, że już w 1944 roku znalazł się w Armii Ludowej i czy naprawdę się w niej znalazł, czy tylko tak później utrzymywał dziś trudno zgadnąć. Szczegóły jego działalności w tamtym czasie trochę się rozmywają. Możliwe, że on sam je rozmywał, bo już w 1945 roku znalazł się w szeregach KBW czyli Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jednostce wojskowej utworzonej na terenach Polski, zajętych przez Armię Czerwoną i oczywiście w pełni podlegającej nowym komunistycznym władzom i jednostce, której jednym z zadań była również walka z podziemiem antykomunistycznym, czy też reakcyjnym, jak to oni nazywali, a za reakcyjne podziemie uważano m.in. Armię Krajową, do której Bojow przecież sam nie tak dawno należał. W ogóle na początku do KBW, nie wiedząc jeszcze do końca, czym ma być ta formacja, wstąpiło wielu młodych mężczyzn, którzy niekoniecznie sympatyzowali jej z komunizmem, raczej sądzili, że będą mogli dzięki temu pomóc w przywracaniu pokoju na terenach Polski, no ale szybko okazało się, że to często oznaczało walkę przeciwko innym Polakom. Dlatego też wielkim problemem KBW stały się dezercje, nieraz całych oddziałów, bo po prostu żołnierze nie chcieli strzelać do swoich. I też w związku z dezercjami zakończyła się kariera byjocha w KBW, chociaż dość późno, bo te największe dezercje były już w latach 1944-45, a Byjoch został aresztowany w lipcu 1946 roku i to nawet nie dlatego, że sam był dezerterem bo nie był, ale oskarżono go o pomaganie jakiejś grupie dezerterów, za co trafił na rok do więzienia i został zdegradowany. Ale choć jego kariera legła w gruzach, to jednak władze nie zamierzały całkowicie go pogrążać. Jak to miało miejsce w wielu przypadkach, gdzie ludzie o takiej przeszłości dostawali wilczy bilet i nie mogli nigdzie znaleźć pracy, dostać mieszkania, i ogólnie robiono im i ich rodzinom problemy na każdym kroku. Byuchowi nie. Umożliwiono mu zostanie nauczycielem, a później dyrektorem szkoły, a już dyrektorem nie mógł zostać ktoś, kto nie został zaakceptowany przez odpowiednie władze. To mogła być jednak broń obusieczna, i władze komunistyczne bardzo chętnie z takiej broni korzystały. Joch miał na utrzymaniu rodzinę, potrzebował posady. Ktoś, kto mu ją dał, miał więc go w garści. Jego przeszłość w AK, wyrok za współpracę z dezerterami z KBW w epoce stalinizmu to musiało być ogromne obciążenie, i z taką przeszłością trudno było spać spokojnie, szczególnie wiedząc, że ktoś o tym wie, i może tę wiedzę wykorzystać w dowolnym momencie. Widocznie alkohol był w stanie trochę te nerwy ukoić. Takich historii w tamtych czasach nie brakowało. Ale nawet taka przeszłość nie może przecież tłumaczyć tego, co by zrobił w szkole w Zelowie. Pytań było wciąż bardzo dużo, ale jeśli ktoś miał nadzieję, że milicyjne śledztwo na nie odpowie, to czekało go rozczarowanie. ówczesna prasa lubiła określenie energiczne śledztwo. W tamtych czasach, kiedy dochodziło do takich głośnych przestępstw, milicja zawsze prowadziła energiczne śledztwo i nie inaczej było tutaj. Niemniej energicznie byli mieszkańcy Zelowa, którzy wyładowali swoją złość i przerażenie tragedią, do której doszło, na przedstawicielach lokalnych instytucji, ośrodka zdrowia, posterunku milicji i oczywiście władzach szkoły. W oczekiwaniu na jakieś wyjaśnienia, zdenerwowani rodzice zaczynali ulegać zbiorowej histerii, w ruch szły butelki, wyzwiska. Na ulicy kościuszki przed posterunkiem milicji obywatelskiej zapachniało linczem. Odtworzenie wydarzeń tamtego poniedziałkowego poranka było jednak trudne. Jak to zwykle w podobnych sytuacjach bywa, wszystko dzieje się bardzo szybko. Poszczególne osoby rejestrują jedynie urywki zdarzeń, tych w których same uczestniczą, a dodatkowo stres sprawia, że niektóre rzeczy ludzie zapamiętują w zniekształcony sposób, inne zaś już później na skutek traumy wypierają. Czytając dziś zeznania, można odnieść wrażenie, że bijoch był w kilku miejscach naraz. Dlatego do dziś nie ma pewności co do tego, w jakiej kolejności odbyły się wszystkie ataki. Ja przyjęłam taką najbardziej prawdopodobną, która powtarza się w publikacjach na ten temat. Nie ma jednak wciąż pewności co do tego, czy pierwszą ofiarą był romek, czy spóźnieni chłopcy przy wieszaku na ubrania, czy też dzieci w jednej z klas. Dyrektor prawdopodobnie trochę się kręcił po korytarzu i pomiędzy piętrami wchodził, zawracał. W końcu był w jakimś dziwnym transie, nie miał chyba żadnego konkretnego planu, tylko tak się błąkał i machał się kierą. Tym można by tłumaczyć to, że raz był na górze, potem na parterze, potem znów na górze. Energiczna milicja zebrała zeznania od uczestników zdarzeń i protokoły przesłuchań świadków w tej sprawie, do których dotarł Sławoj Kopka, są dziś bardzo cennym dokumentem pozwalającym na odtworzenie przebiegu ataków w szkole choć wtedy milicja nie zawracała sobie chyba z tym specjalnie głowy, nikt nie miał wątpliwości co do tego co się stało. Dyrektor zaatakował dzieci i nauczycieli się kierą szczegółowe odtworzenie kolejności zdarzeń nie było właściwie nikomu do niczego potrzebne. W śledztwie skupiono się głównie na tym, żeby Choć trochę rozmyć odpowiedzialność za tę tragedię i sprawę wyciszyć. Z samego Byjocha przesłuchano następnego dnia, kiedy już wytrzeźwiał i prawdopodobnie został jakoś ustabilizowany środkami uspokajającymi. Dyrektor przyznał się do winy, choć uczynił to w dość zaskakujący sposób, twierdził bowiem, że w niedzielę przyszło do jego mieszkania dwóch młodych ludzi, których nie znał i którzy powiedzieli mu, że wydział oświaty i związki zawodowe ustaliły, że następnego dnia w szkole trzeba zrobić. Zamieszki, a następnego ranka odwiedziła go nieznajoma kobieta, która przekazała mu, że ma chodzić po korytarzu i bić dzieci toporkiem. Twierdził jednak, że chciał je tylko pobić, a nie zabić. W jego przekonaniu wszystko miało być rodzajem puczu, ale nie umiał powiedzieć przeciwko komu, dlaczego ani co w ten sposób mieli osiągnąć. Twierdził też, że już wcześniej słyszał głosy i uważał, że mówi do niego Bóg, który chciał go ukarać. Dlaczego Bóg go chciał ukarać? Czym tak zawinił? Możemy dzisiaj tylko zgadywać, ale pewnie można się domyślić, że w ciągu swojego życia, w czasie wojny i po wojnie, Tadeusz Bujok doświadczył bardzo dużo i, i z wieloma z tych rzeczy po prostu nie mógł sobie poradzić, tak jak wiele osób po wojnie. Po przesłuchaniu został aresztowany i przeniesiony do Wrocławia, do szpitala więziennego. Potwierdzono, że miał o mamy, jednak przebywając w szpitalu uspokoił się. Pamiętał wydarzenia z 4 listopada, żałował tego, co zrobił, choć nie wydawał się tym tak bardzo zrozpaczony. Bardziej niż los dzieci martwiło go, co się stanie z jego mieszkaniem służbowym i rzeczami, które w nim zostawił. A zatem w poczytalność dyrektora można było faktycznie wątpić. Ale czy to znaczy, że nikt nie ponosi odpowiedzialności za to, co się stało? Przecież Byjoch... Od lat był nauczycielem, choć nie powinien się nigdy znajdować w pobliżu żadnego dziecka ze swoim włącznie. W Głosie Robotniczym można było przeczytać wyjątkowo jak na tamte czasy odważne stwierdzenia dotyczące tej sprawy. Cytuję: Trudno wprawdzie w tej chwili ustalić, w jakim stopniu Wydział Oświaty Powiatowej Rady Narodowej w łasku oraz Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zelowie odpowiadają za to, iż nauczyciel alkoholik wykonywał swój zawód. Ale trzeba stwierdzić, że władze te musiały wiedzieć o nałogach Byjocha. Mimo to informacje te zostały zignorowane. Mieszkańcy Zelowa teraz zaczęli już głośno mówić o pijaństwie dyrektora, o jego agresji i wytykali władzom miejskim, że tolerowały ten stan rzeczy od lat. Faktycznie, władze nie reagowały, ale rodzice też nie. Co też wytknięto w artykule w Głosie Robotniczym. Czy to jednak może dziwić? Ogólnie to nie był ustrój sprzyjający reagowaniu na nadużycia państwowych instytucji, przez ostatnich kilkanaście lat władza komunistyczna zrobiła wszystko, co tylko mogła, żeby zaszczepić w ludziach przekonanie, że najlepiej i najbezpieczniej jest siedzieć cicho. Trudno się więc dziwić, że lokalna społeczność nie reagowała. Skoro milicja, władze szkoły i władze miasta stały po stronie Byjocha. Co ciekawe, kiedy wreszcie na początku 1957 roku Byjocha przyjęto do szpitala w Warcie. Dwa dni później został wypisany, a dyrektor szpitala miał wydać opinię, że, cytuję: Byjoch nie może przebywać w szpitalu z uwagi na brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa innym pacjentom. Facet jest tak niebezpieczny, że profesjonaliści ze szpitala psychiatrycznego nie są w stanie dać sobie z nim rady, więc co? Niech idzie uczyć w szkole. Wiedzieli więc nauczyciele i lekarze, wiedzieli przedstawiciele lokalnych władz, a podobno nawet księża. I pomimo, że Byjoch był najgorszym nauczycielem świata i najgorszym dyrektorem świata. Posady nie tracił. W Zelowie wszyscy uważali, że zawdzięcza to swoim partyjnym znajomościom. Miał plecy, był nie do ruszenia. Dlatego też, gdy po masakrze do Zelowa przyjechały karetki, żeby zabrać dzieci do szpitala, niektórzy z rodziców nie chcieli na to pozwolić. Byli przekonani, że władze będą próbowały zatuszować sprawę. Pozbywając się poszkodowanych dzieci. Dziś brzmi to jak zwariowana teoria spiskowa, ale trzeba pamiętać, że to była Polska ludowa tuż po epoce stalinizmu i zaledwie kilkanaście lat po wojnie. Tamci ludzie takie rzeczy już widywali, że dla nich to wcale nie była taka nierealna sytuacja. Jak to zwykle bywa, kiedy dochodzi do nieszczęścia, trzeba było znaleźć winnego. W to, że sam sprawca masakry poniesie karę za swoje czyny, mieszkańcy od samego początku nie bardzo wierzyli. Wśród szkolnego personelu zaczęła się więc szerzyć wersja, według której całą winę za szkolną masakrę ponosiła sekretarka, 19-letnia Zofia. Szeptano bowiem, że kobieta miała romans z dyrektorem, i żeby była jasność, chyba w każdej instytucji, gdzie jest jakiś dyrektor i jakaś sekretarka, czy dzisiaj bardziej prezes i asystentka. Są plotki, że mają romans. Ten motyw ciągle się powtarza w filmach, w książkach, nie ma chyba nic bardziej klisze niż stwierdzenie, że czyjś mąż miał romans z sekretarką. Do tego Zofia miała 19 lat. Nie wiem, czy była atrakcyjną kobietą, ale była prawdopodobnie znacznie młodsza od większości zatrudnionej w szkole kadry. Pracowała od niedawna i to wystarczyło, żeby koledzy i koleżanki uznali ją za zelowską fanfatal. Dziś pewnie takie zachowanie określilibyśmy jako przejaw w lat szemingu. Ale w Polsce Ludowej takie pojęcie nie funkcjonowało, choć samo zjawisko jak najbardziej i miało się świetnie. Po masakrze w szkole nauczyciele, którzy sami nie za bardzo się popisali i nie stanęli na wysokości zadania, chcieli chyba bardzo znaleźć jakiegoś kozła ofiarnego i dość szybko tym kozłem uczyniono właśnie szkolną sekretarkę. Obwiniono ją o to, że rozwiązała dyrektora i wypuściła z mieszkania, w związku z czym ponosi odpowiedzialność za właściwie wszystko. Nawet nie wiem od czego zacząć. Po pierwsze. Co to był jakiś byk, tygrys w klatce, że go wypuściła jak zwierzę? To był przede wszystkim jej przełożony. Więzienie go w służbowym mieszkaniu i niewypuszczenie na korytarz z całą pewnością nie widniało w jej opisie stanowiska. A jeśli nie udało się go powstrzymać tylu osobom, to w jaki sposób ona sama miałaby sobie z nim dać radę? I w ogóle niesamowite jest to, że można było tak przejść do porządku dziennego nad tym, że dyrektor leży co jakiś czas związany w swoim mieszkaniu i obowiązkiem sekretarki czy obowiązkiem członków jego rodziny jest pilnowanie, żeby tam pozostał związany. I problemem nie było to, że trzeba go związać, tylko problemem było to, że ktoś nie dopilnował, żeby był związany. Po tym doświadczeniu Zofia opuściła Zelów na zawsze, trudno jej się dziwić. Ogólnie atmosfera w miasteczku była ciężka. Większość dzieci, które były wtedy w szkole, cierpiała prawdopodobnie na zespół stresu pourazowego, a jeśli nie, to przynajmniej była bardzo wystraszona, zestresowana. Nawet dorosłemu nie jest łatwo poradzić sobie z taką traumą, a co dopiero nastolatkom. Oczywiście o zapewnieniu im opieki psychologicznej nikt nawet nie pomyślał. To były lata 50. Ten smutek pogłębił się jeszcze, kiedy do Zelowa dotarła wiadomość, że ciężko ranny Romek zmarł w szpitalu. Pogrzeb chłopaka zgromadził tłumy i stał się chyba swego rodzaju terapią dla tych, których dotknęła bezpośrednio ta tragedia, choć do wyleczenia było jeszcze daleko. A tego energicznego śledztwa jakoś nie było w Zelowie widać. Szkołę zamknięto na kolejne dwa tygodnie, w takich warunkach nie sposób było przecież prowadzić lekcji, ale czy miejsce zbrodni zostało jeszcze zbadane przez milicję, tego nie wiadomo. Do dzisiejszych czasów nie przetrwała żadna dokumentacja fotograficzna jeśli taka została wykonana, ale w ogóle duża część akt tej sprawy nie przetrwała. Rodzice Romka, jedynej ofiary śmiertelnej Byjocha, niecierpliwili się, pisali do różnych partyjnych dostojników z prośbą o przyłożenie się do śledztwa. Pod ich skargami podpisywali się też rodzice innych dzieci zranionych przez dyrektora. Na razie efektów nie było jednak widać, a prokuratura nie odbyła nawet rozmowy z rodzicami zamordowanego w szkole dziecka. Stopniowo mieszkańcy Zelowa... Przyjmowali więc do wiadomości, że sprawa zostanie zamieciona pod dywan. I tak też było. Sprawę umorzono w styczniu 1958 roku, by Jocha uznano za niepoczytalnego, a konkretnie uznano, że w chwili dokonywania zarzucanych czynów znajdował się w stanie psychotycznym o charakterze ostrej halucynozy alkoholowej i że nie mógł rozpoznać znaczenia popełnionych czynów. A więc fakt, że był pijany, uznano niejako za podstawę do tego, żeby nie poniósł odpowiedzialności za swoje czyny. Lekarz-psychiatra w swojej opinii stwierdził, co dla mnie było zaskakujące, że Bjoch jest zdrowy psychicznie. Kiedy jest trzeźwy, nie przejawia żadnych oznak choroby psychicznej. Jeśli tak było, to jest to dość oburzające, że nie odpowiedział za swoje zbrodnie. Tylko czy tak naprawdę było? Czy może była to jedna z tych chorób, które nawracają co jakiś czas, mają epizody, tak jak na przykład schizofrenia paranoidalna? A pomiędzy tymi epizodami chory jest w stanie w miarę normalnie funkcjonować. Psychiatria i pokrewne nauki w latach 50. w PRL-u nie były jeszcze bardzo rozwinięte. Możliwe, że dziś inaczej by zdiagnozowano Tadeusza Byjocha, ale wtedy diagnoza była właśnie taka. Uznano, że musi być leczony przymusowo w szpitalu psychiatrycznym. I że nie odpowiadał za swoje czyny w momencie ich popełnienia. W uzasadnieniu wspomniano też o tym, że nauczyciele i rodzice wiedzieli wcześniej o problemach bojocha, ale nic nie zrobili, tak jak gdyby to w jakikolwiek sposób usprawiedliwiało to, co się stało. Szczególnie, że przełożeni bojocha nie potrzebowali dostawać skarg, żeby wiedzieć, w jakim dyrektor jest stanie, ale oficjalnie uznano, że brak jest dowodów na to, że przedstawiciele władz szkolnych nie dopełnili obowiązków i są współodpowiedzialni za tragedię. No i tak to się właśnie robiło w PRL-u. Wprawdzie podjęto jeszcze jedną próbę przeprowadzenia śledztwa w tej sprawie. Opinie kolejnych biegłych potwierdziły jednak te wydane wcześniej, które w skrócie brzmiały tak, że Byjoch cierpi na przewlekły alkoholizm od najmłodszych lat, nie jest w stanie przestać pić, wykazuje degenerację psychiczną, obniżenie uczuć wyższych i jest niebezpieczny dla społeczeństwa, ale w momencie popełnienia swoich czynów nie był w stanie kierować własnym postępowaniem i sprawę przeciwko Wyjochowi ostatecznie umorzono, a przeciwko innym nigdy nie prowadzono. Publicznie nigdy nie poinformowano o wynikach śledztwa i o jego umorzeniu. W tamtych czasach nie było wolnych mediów, które mogłyby o to zabiegać, a władza nie uważała, że musi się z czegokolwiek tłumaczyć opinii publicznej. Z czasem życie zaczęło wracać do normy, bo życie ma tę niesamowitą właściwość wracania do normy nawet po najgorszych tragediach, kiedy myślimy, że nic już nie będzie takie samo. Dla niektórych nic nie było już takie samo, ale jakoś nauczyli się żyć w tej nowej normalności. O Byochu i jego krwawej masakrze przestało się mówić głośno. Po pierwszym wstrząsie i oburzeniu wróciła dawna obawa przed myśliwymi lokalnymi aparatczykami, chociaż oficjalnego wyroku nie było, miejscowi przedstawiciele partii po cichu starali się wynagrodzić straty rodzinom, które ucierpiały na skutek szkolnej masakry. Jedna z rannych w głowę dziewczynek już nigdy nie wróciła do dawnej sprawności, nie udało jej się skończyć szkoły. Nie była w stanie się skupić, była nerwowa. Niekoniecznie musiało to wynikać bezpośrednio z mechanicznego uszkodzenia, równie dobrze mogło chodzić o uraz psychiczny, no ale wtedy nikt się specjalnie nad tym nie zastanawiał. Dziewczynie udało się jakoś załatwić rentę, pracę, pomimo, że nie skończyła podstawówki i jej życie ułożyło się całkiem dobrze. Inni poszkodowani też dostawali od państwa jakieś zapomogi, i to takie, które mogły zauważalnie zasilić domowe budżety. Nie opłacało się więc robić dymów, domagać się ukarania winnych z lokalnych instytucji. Lepiej było siedzieć cicho i dostawać wsparcie od władz niż narażać rodzinę na nieprzyjemności. Tymczasem dyrektor przebywał w zakładzie psychiatrycznym w Warcie, ale przebywał w tym zakładzie zaledwie przez 5 lat. Jedyne ograniczenia jakie nałożono na niego po upływie tego czasu to nadzór poradni psychiatrycznej i zakaz przebywania na terenie województwa łódzkiego nałożony postanowieniem sądu, Miał też pozostawać pod opieką wskazanego sądowi opiekuna, co mogłoby oznaczać, że formalnie pozostawał ubezwłasnowolniony. Po opuszczeniu szpitala w 1962 roku, Byjoch przeniósł się więc na Śląsk i tam pracował w wydziale oświaty. W końcu miał na polu oświaty tak znakomite osiągnięcia, że szkoda było ten potencjał zmarnować, prawda? A tak poważnie to można się domyślać, że posady zawdzięczał swoim koneksjom. Całe szczęście, że już przynajmniej do żadnej szkoły go nie próbowali wkręcić, ale żył sobie w miarę wygodnie, na zapewne lepiej płatnej posadzie i dużo spokojniejszej. Jego żona uczyła w szkole, mieli jeszcze jedno dziecko, córkę tym razem. Tadeusz zmarł dopiero w 1984 roku, a więc w wieku 70 lat. Jak wyglądało jego życie po tragedii w Zelowie, nie wiem. Nikt nie wie, co tak naprawdę myślał o tych wydarzeniach, czy dręczyły go wyrzuty sumienia, jak sobie radził z tym brzemieniem, nie wiadomo. Jedyną osobą, która podobno poniosła jakieś konsekwencje po tragedii w Zelowie, był kurator, któremu podlegała szkoła. Został dyscyplinarnie zwolniony, ale znając ten system, w którym funkcjonował, to pewnie jak sprawa przycichła, dostał niegorszą posadę gdzieś indziej. No i tak życie toczyło się dalej. Przez wiele lat ta historia stanowiła w Zelowie temat tabu, nie rozmawiało się o niej w domach, nie wspominało się ofiar publicznie. Bieżące sprawy z czasem wyparły traumatyczne wspomnienia. A wspomnienia mają to do siebie, że z czasem się zacierają i tracą na sile. Większość była bardzo młoda i część z nich z czasem prawie zupełnie zapomniała o tamtym dniu. I dopiero po upadku komunizmu, kiedy świadkowie masakry w zelowskiej szkole dorośli, niektórzy z nich postanowili zawalczyć o pamięć o tych wydarzeniach, i był wśród nich między innymi Sławoj Kopka, autor książki Zelów zdarzyło się, a także młodszy brat zamordowanego Romka oraz grupa ich kolegów i koleżanek. Byli jednak też tacy, którzy nadal o masakrze w szkole nie chcieli rozmawiać i tacy, którzy tamte wydarzenia niemal zupełnie wyparli z pamięci. Było też wiele wersji wydarzeń, które po latach trudno było ze sobą pogodzić, ale najważniejsze, że w Zelowie zaczęło się odgrzebywanie wspomnień z 1957 roku, a w związku z tym zaczęły się też pojawiać pewne kontrowersje. Chyba największe dotyczyły postawy księdza Stanka. Tak przy okazji to był też inny ksiądz Józef Stanek, który zresztą został beatyfikowany i który zginął w Powstaniu Warszawskim i to są oczywiście dwie różne osoby. Duchowny służył w parafii w Zelowie do 1964 roku. Zmarł w 2003 roku, mając 81 lat, a mniej więcej 10 lat temu, kilka lat po jego śmierci, przy kościele w Zelowie odsłonięto dość okazałą tablicę pamiątkową z podobizną duchownego. Jest na niej napisane, że Cytuję, podczas tragicznego zdarzenia w dniu 4 listopada 1957 roku w szkole podstawowej nr 1 i liceum ogólnokształcącym w Zelowie, ryzykując własnym życiem, ocalił życie innym. Jak zobaczyłam zdjęcie tego pomnika, będąc już po przeczytaniu zeznań księdza, które wam za chwilę przytoczę, trochę się zdziwiłam, bo z tych zeznań, przynajmniej jak dla mnie, nijak nie wynika, że ksiądz Stanek kogoś oprócz siebie ratował tamtego dnia. W skanach zeznań księdza, który opublikował i Kopka w swojej książce Zelów zdarzyło się, widnieje następujące zeznanie. Zamierzył się toporkiem na mnie. Byłem zezorientowany i zamiast uciekać na korytarz, uciekłem do łazienki. Doskoczył do mnie i pchnął mnie lewą ręką silnie i ja się przewróciłem na podłogę, na wznak ukląkł przy mnie i toporkiem kilkakrotnie wymierzył we mnie w głowę, jednakże nie wcelował w głowę, bo ręką, którą miałem wolną, broniłem się. Tym jednak trzecie zdołał uderzyć mnie nie raz toporkiem, także ostrze toporka zadarpało mi szyję, a dolne ostrze wbiło mi się w przedramię. Jest to oczywiście opis dramatycznej walki, której nikomu nie życzę i z pewnością musiało to być przerażające doświadczenie, zwłaszcza dla księdza, który normalnie raczej nie brał udziału w bijatykach, ale też no, dla każdego zwykłego człowieka. Przychodzisz rano do pracy, a tam twój kierownik wyskakuje na ciebie i innych pracowników z siekierą i zaczyna was rąbać po głowach. To musiał być szok, nie mam pojęcia jak ja bym się zachowała w takiej sytuacji, pewnie też bym myślała tylko o tym, żeby uciec i ksiądz zachował się tak naprawdę no tak samo jak inni. Z tego zeznania nie wynika, że spróbował kogokolwiek obronić, nie zasłonił nikogo własnym ciałem, nie poświęcił się, po prostu walczył o swoje życie tak jak wszyscy pozostali. Śmiem twierdzić, że zdanie ryzykując własnym życiem ocalił życie innych nie do końca pasuje do jego własnych zeznań, w których on w ogóle nie próbuje siebie przedstawić jako bohatera, mówi po prostu, że został zaatakowany i się bronił. Nie twierdzi, że robił to na przykład, żeby inni mogli uciec. Później jeszcze jest taki fragment w tych zeznaniach przywołanych przez słowa Kopkę. W locie chwyciłem zatrzonek toporka, wyrwałem się spod niego i wstałem, trzymając toporek w ręku. Otworzyłem drzwi łazienki do przedpokoju i wybiegłem na korytarz, a stamtąd na dziedziniec. Toporek oddałem jakiemuś mężczyźnie i wróciłem do pokoju nocznielskiego, skąd zabrałem płaszcz i poszedłem do domu. Niektórzy zwracają uwagę na to, że... Szczególnie koniec tych zeznań brzmi strasznie chłodno i beznamiętnie, biorąc pod uwagę sytuację. Tam wszędzie ranne dzieci, przerażeni rodzice, a ksiądz bierze palto i idzie do domu. Ale trzeba uważać z wydawaniem takich sądów. Może zostało to tak zanotowane przez milicjanta, który odbierał zeznania i bardzo się starał, żeby przypadkiem z duchownego nie zrobić bohatera, więc część pominął, nie było to niemożliwe w tamtym ustroju. Faktem jest, że ksiądz sam był ranny, a na miejscu było już tyle ludzi, którzy mogli zająć się dziećmi i przejąć kontrolę nad sytuacją, że może nie widział potrzeby, żeby jeszcze się tam kręcić. Oczywiście wyobrażalibyśmy sobie, że duchowny będzie bardziej pomocny, bardziej empatyczny, zainteresowany losem swoich uczniów, swoich parafian. Oczekiwalibyśmy więcej altruizmu i jakiejś takiej aktywnej postawy. No ale tak racjonalnie na no to patrząc, to jego obecność wiele by tam już nie zmieniła, także ja za bardzo bym się go nie czepiała. Historia tego, jak powstrzymał szaleńca, zaczęła jednak żyć własnym życiem. Pojawiły się opowieści o tym, że Byjoch miał siekierę przywiązaną rzemieniem do ręki, więc ksiądz musiał użyć jakichś nadludzkich sił, żeby mu ją odebrać. W którymś z artykułów przeczytałam, że zabrał mu siekierę, wskazując na krzyż, dzięki temu ten się opamiętał. Chyba niektórzy wyobrażali go sobie jak na tych obrazach z księdzem z korupką z bitwy warszawskiej 1920 roku, jak stoi z krzyżem pośrodku pola bitwy, zaczęło to obrastać legendą, która nie miała żadnego potwierdzenia w faktach, i, szczerze mówiąc, nie wiem w ogóle, jak miałby wskazać na ten krzyż, biorąc pod uwagę, że cały czas musiał się bronić przed atakiem, musiałby go gdzieś chyba spod sutanny sobie wyciągnąć, na co raczej nie miał czasu, bo nie sądzę, że był dyrektora komunistycznej szkoły wisiał na ścianie w łazience krzyż, który by ksiądz mógł wskazać. Przy czym trzeba zaznaczyć, że te rewelacje w większości nie wyszły od samego Księdza. On nie przypisywał sobie tam chyba żadnych zasług, może z jakimiś pojedynczymi osobami o tym rozmawiał, ale powszechnie jego wersja wydarzeń jest znana tak naprawdę teraz po odnalezieniu i opublikowaniu fragmentów akt sprawy. Wtedy chyba nikt oprócz tych, którzy go przesłuchiwali bezpośrednio, tej historii nie słyszał od Księdza. Później wikary trafił do innej parafii i nadal nie chciał, żeby robiono z niego bohatera. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że społeczność Zelowa bardzo potrzebowała jakiegoś bohatera w całej tej bezsensownej tragedii, takiego ostatniego sprawiedliwego. Może tak było trochę łatwiej sobie z tym radzić, bo niestety smutna prawda była taka, że w trakcie ataku niektóre dzieci zachowały się bardziej odpowiedzialnie, ostrzegając swoich kolegów z innych klas, niż nauczyciele, którzy, którzy o swoich uczniach w tej sytuacji po prostu zapomnieli i nie mieli żadnego pomysłu na to, żeby jakoś nad tą sytuacją zapanować. Nie mówię, że mieli się szarpać z byjochem, ale mogli chociaż sprawdzić klasy, pozamykać je, wyprowadzić dzieci ze szkoły, podzielić się jakoś tymi obowiązkami. Posyłając dzieci do szkoły, rodzice wierzą, że one są tam bezpieczne i każdy zakłada, że jeśli w ogóle doszłoby do jakiegoś wypadku, nie wiem, pożaru, wybuchu, czegokolwiek, to że nauczyciele zadbają o to, żeby przede wszystkim uczniów ewakuować, zapewnić im bezpieczeństwo a nie, że pierwsi uciekną, zostawiając dzieci samym sobie. No a niestety w Zelowskiej Szkole wydarzył się właśnie taki scenariusz niezbyt chlubny. Niewygodny nie tylko w kontekście lokalnym, ale chyba nawet w takim uniwersalnym. Chcielibyśmy, żeby w którymś momencie wkroczył do tej Zelowskiej Szkoły jakiś Bruce Willis i jak w szklanej pułapce stawił czoło agresorowi, ale w prawdziwym życiu bohaterstwo jest znacznie trudniej niż w filmie sensacyjnym i to też jest jakaś prawda o nas, o ludziach. Że się boimy, że paraliżuje nas strach, że uciekamy przed zagrożeniem. To, co się wydarzyło tamtego ranka, trwało łącznie może kilkanaście minut. Panował chaos, nikt nie wiedział, co się dzieje. O tym, jak kto się zachował, decydowały sekundy. Nie było czasu na analizowanie sytuacji. W ogóle jestem daleka od tego, żeby krytykować samego księdza i jego rolę w całym tym wydarzeniu, bo nie zrobił nic złego. Wręcz przeciwnie, to, że zabrał siekierę dyrektorowi, ostatecznie przyczyniło się przecież do zakończenia tej jadki. Nie wiadomo, ile osób mógłby jeszcze zabić, gdyby ją nadal miał. Także to jest niewątpliwie zasługa księdza. Tyle, no, że on mu tę siekierę wyrwał, dlatego, żeby ją się z nią na niego rzucił. Z jego zaznania wynika, że on też chciał uciec, jak pozostali, tylko pomylił drzwi i znalazł się w łazience, skąd nie miał jak się wydostać, i musiał stawić czołoby Jochowi w obronie własnej, a nie w obronie uczniów. Czy zatem wykazał się bohaterstwem i zasługuje na pomniki i nazywanie ulic jego imieniem? Pewnie można Dyskutować. Możliwe, że to upamiętnienie księdza Stanka jako tego, który stanął w obronie dzieci, było jakąś taką próbą znalezienia czegoś wzniosłego i pozytywnego w tych wydarzeniach, wskazania chociaż jednego człowieka, który stanął na wysokości zadania. Dzięki temu też miejscowa parafia mogła wziąć na siebie rolę takiego strażnika pamięci o tym wydarzeniu, nawet jeśli nieco przy tym zniekształcono możliwe, że nieświadomie i bez złych intencji prawdziwy obraz tej tragedii. A prawdziwy obraz tej tragedii był przypuszczalnie powodem, dla którego pozostałe lokalne instytucje, czyli Szkoła w Zelowie i władze miasta przez wiele lat nie były zbyt chętne do upamiętniania tamtych wydarzeń. Projekt postawienia na terenie szkoły tablicy upamiętniającej uczniów, którzy zginęli i zostali ranni tamtego dnia, Podzielił mieszkańców, zamiast ich połączyć. Rozegrała się mała wojenka o to, w którym miejscu ma się znaleźć tablica. Rodzice i nauczyciele nie za bardzo chcieli, żeby wisiała przed szkołą, argumentowali to, że może straumatyzować dzieci, że się będą bały przychodzić do szkoły. No, trudno się dziwić. Te wydarzenia z pewnością nie mogą napawać dumą obecnych władz szkolnych i nie są czymś, czym placówka chciałaby się chwalić, szczególnie, że sprawcą zbrodni nie był nawet ktoś z zewnątrz, tylko dyrektor szkoły. Nie będę relacjonować tutaj szczegółowo tego konfliktu o tablicę. Możecie się dowiedzieć o nim więcej ze źródeł do tego odcinka, jeśli Was to interesuje. Ostatecznie w 2019 roku odsłonięto w szkole w Zelowie tablicę z tekstem Pamięci Romka Gapika, ucznia klasy ósmej liceum ogólnokształcącego oraz uczniów szkoły podstawowej w Zelowie ofiar tragicznego wydarzenia w szkole 4. 4.11.1957 roku. Tablica znalazła się na szkolnym korytarzu, także dostęp do niej mają tylko uczniowie, personel szkoły i sporadycznie rodzice. Przypadkowa osoba przechodząca ulicą jej nie zobaczy i nie dowie się o Romku i jego kolegach. No ale tablica wisi prawie w tym samym miejscu, w którym Romek został zaatakowany, więc ma to sens, a pamięć o tych wydarzeniach ostatecznie została po tylu latach przywrócona a to wielki sukces tych, którzy się o to starali. Czy by Joch był wyrodnialcem, który dzięki partyjnym koneksjom uniknął kary za potworną zbrodnię, czy raczej chorym człowiekiem, którego trzymano na siłę na stanowisku, na które się nie nadawał i przez lata nie umożliwiono mu leczenia, którego potrzebował? Biorąc pod uwagę, że nieliczne dokumenty, które przetrwały w tej sprawie, to dokumenty tworzone przez milicjantów, prokuratorów i innych państwowych urzędników z lat 50. w Polsce Ludowej, to wydawanie jakichkolwiek opinii na tej podstawie powinno być bardzo ostrożne. Choć według IPN-u, który badał tę sprawę w 2019 roku, nie ma przesłanek, żeby podejrzewać, że władze w tej sprawie w jakiś sposób sfałszowały dokumentację czy manipulowały śledztwem, żeby by ich uniknął odpowiedzialności karnej. IPN nie uznał też masakry w szkole w Zelowie za zbrodnię komunistyczną. O co zabiegał brat Romka? Czy słusznie, to dość ciekawe zagadnienie. Czy można oskarżyć system komunistyczny o te zbrodnie? Pośrednio pewnie tak, jako system, który sprzyjał tego rodzaju patologiom, ale pewnie trudno byłoby wskazać konkretne osoby i konkretne zdarzenia w ramach tego systemu, które można uznać za bezpośrednie przyczyny tragedii, i jeszcze udowodnić to i udokumentować. Trudno powiedzieć dzisiaj, kim tak naprawdę był Tadeusz Bioch, na co chorował, a na co nie. Ale można chyba z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że był człowiekiem uwikłanym w ówczesną historię i złamanym przez dwa totalitarne ustroje, które rozdeptały jego życie. Zapewne w chwili masakry w zelowskiej szkole był już zdeprawowany, po wojnie stał się częścią aparatu władzy Polski Ludowej. Zdołał jakoś odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, co niewielu żołnierzy mak się udało, z pewnością musiał dokonać po drodze niełatwych wyborów, takich, które dzisiaj trudno sobie w ogóle wyobrazić. Jego przykład dobitnie pokazuje, co tamten system mógł zrobić z człowiekiem nie tylko w historii Bocha, ale chyba w historiach wszystkich ludzi, którzy się tu przewinęli. Widać taką bezradność wobec tej przytłaczającej rzeczywistości lat 50., takie poczucie, że niczego się nie da zrobić, że wszystko już dawno zostało postanowione i nikt nas nie pytał o zdanie. Ta historia pokazuje, jak straszny był system, który działał w Polsce w tamtym czasie, jak władza potrafiła oplątywać ludzi swoją pajęczyną, trochę zastraszyć, trochę przekupić, żeby dostosowali się do ogólnie narzuconej narracji. Siatka partyjnych kolesiów, którzy tuszują wzajemnie swoje błędy. Powszechne przyzwolenie na pijaństwo, absolutny brak odpowiedzialności lokalnych władz. Oczywiście, że nie mogli pociągnąć do odpowiedzialności nikogo z tamtejszych władz, no bo to by stworzyło precedens. Ilu było takich byjochów po szkołach, urzędach, przychodniach, fabrykach. Nawet na picie w trakcie pracy w wielu miejscach było przecież ciche przyzwolenie, no i co? Nagle mieli ukarać kogoś za to, że trzyma na dyrektorskim stanowisku alkoholika. To zaraz by się okazało, że tam połowę z nich trzeba by wyrzucić z pracy. W tej małej zelowskiej szkole i jej otoczeniu skupiły się więc patologie, które dla Polski ludowej były chlebem powszednim, tyle że tutaj doprowadziły do wyjątkowo tragicznych wydarzeń. I prawdopodobnie, kiedy opadł kurz wiele osób w Zelowie miało poczucie winy, że niczego nie zrobiło wcześniej, nawet jeśli tak realnie niewiele mogli zrobić, choć kto wie, może gdyby spróbowali zadziałać bardziej zdecydowanie, coś by jednak można było zmienić. Ale nie dało się cofnąć czasu i tego sprawdzić. Dlatego też pamięć o tym wydarzeniu była taka bolesna, stała się wyrzutem sumienia, czymś, co nikomu nie przynosiło chluby, takim wstydliwym sekretem zelowa. Wygodniej było o tym zapomnieć. Lubimy historie, w których można jednoznacznie wskazać sprawcę i ofiarę, lubimy, kiedy za zbrodnię jest kara. Lubimy znać motywy zbrodni, oczekujemy, że sprawca poniesie odpowiedzialność za swoje czyny, szczególnie jeśli to jest tak przerażająca, krwawa zbrodnia, której ofiarą jeszcze są dzieci. Łatwiej jest nam żyć w przeświadczeniu, że morderca z siekierą to zły do szpiku kości psychopata, który jeszcze w kołysce obrywał muchom skrzydełka i krzywdził małe kotki, a potem było tylko gorzej. Nie chcemy współczuć komuś takiemu. Komuś, kto dopuścił się takiej strasznej zbrodni, nie chcemy go rozumieć, nie chcemy go usprawiedliwiać, chcemy zobaczyć go w więzieniu, a niektórzy jeszcze najlepiej na szubienicy. Ale ta sprawa nie przynosi nam jednoznacznych rozstrzygnięć. Na końcu nie następuje katarziz, zostawia po sobie niepokój, poczucie niesprawiedliwości, bezradności, jak w latach 50. Pomimo tego, a może właśnie dlatego, myślę, że warto było opowiedzieć tę historię i warto o niej pamiętać. I na dziś to już wszystko. Jeśli macie niedosyt historii z PRL-u, to możecie zarejestrować się w BookBeat, pobrać aplikację i wysłuchać tam książki Heleny Kowalik PRL z zakrad, zanurzając się w tych opowieściach. Choć oczywiście nie tylko, bo znajdziecie tam wiele różnych pozycji z różnych kategorii. Z kodem promocyjnym Prowincjonalne będziecie mieli za darmo dostęp do zgromadzonej w aplikacji książek przez 45 dni. Link do specjalnej oferty, aktualnej tylko do końca lutego, zostawiam oczywiście w opisie. W opisie jest też link do źródeł, z których korzystałam, tworząc ten odcinek. A ja dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Dziękuję też patronom za wsparcie. Dziś specjalne podziękowania dla Marcina Trzeciaka, KP, Rafała Borowskiego, Waldka Czapiewskiego, Inki W i Agnieszki Krasoń. A ja już się z Wami żegnam. I zapraszam na kolejne odcinki zbrodni prowincjonalnych.